Od 15 października w Muzeum imienia Antoniego Hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim oglądać można niezwykle ciekawą wystawę zatytułowaną Legiony to żołnierska nuta. Przygotowano ją z okazji setnej rocznicy powstania Legionów Polskich. Wystawa prezentuje przede wszystkim związki Tomaszowa Mazowieckiego z Legionami Polskimi, a mówiąc już bardziej konkretnie, prezentujemy sylwetki kilkudziesięciu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, którzy w latach 1914-1916 ochotniczo zaciągnęli się do szeregów Legionów Polskich. Prezentujemy zdjęcia, prezentujemy dokumenty, które właśnie pozostały po tych osobach. Całość wystawy uzupełniona jest militariami z okresu I wojny światowej. Prezentujemy tak zwaną sztukę okopową związaną tematycznie z Legionami Polskimi, a także militaria, produkcji austriackiej w okresie I wojny światowej, militaria, a więc elementy wyposażenia czy też uzbrojenia. W tego typu rzeczy były wyposażone czy uzbrojone także oddziały Legionów Polskich w okresie I wojny światowej. Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Tomaszowskiego Muzeum, ale także z zasobów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i jego oddziału w Tomaszowie Mazowieckim oraz z Skansenu Rzeki Pilicy, Związku Piłsudczyków i od prywatnych kolekcjonerów. Zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, jak i jego oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, który mieści się przy ulicy Spalskiej 120. W zasobie archiwum w Piotrkowie, jak i w Tomaszowie mamy bardzo wiele dokumentów związanych z losami legionistów, ochotnikami, którzy zaciągali się poprzez Departament Wojskowy NKN-u jako polska siła zbrojna, która pierwszy raz po 120 latach mogła wziąć udział z bronią w ręce w walce o niepodległość ojczyzny. Wszystkie materiały, które posiadamy, mogą służyć do badań genealogicznych losów naszych przodków, naszych tutaj mieszkańców, także Tomaszowa, jak i Piotrkowa. Możemy prześledzić losy mieszkańców w okresie I wojny światowej, zarówno Piotrkowa, jak i Tomaszowa, w tej specyficznych realiach strefy austriackiej okupacji. Wszystkie te materiały są dostępne na co dzień dla każdego chętnego. Prezentacja materiałów żywych na swój sposób archiwaliów szerszemu gronu odbiorców, przede wszystkim młodzieży, pokazuje, że te dokumenty są, że pomimo upływu czasu, pomimo upływu 100 lat, dokumenty są nadal obecne w naszej rzeczywistości, można z nich korzystać w każdej chwili i można je pokazywać wszystkim zainteresowanym historią swoich małych ojczyzn. Wystawa Legiony to żołnierska nuta prezentowana będzie w Tomaszowskim Muzeum do 23 listopada.